Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Jeżeli wydaje wam się, że wygląda mi troszeczkę inaczej, to dlatego, że nie mam jeszcze nałożonego tuszu do rzęs. A to z kolei dlatego, że postanowiłam dzisiaj po raz pierwszy wypróbować pędzel wachlarzowy do tuszu do rzęs właśnie. Ponieważ jeżeli oglądałyście moje filmy z iMats, to pewnie zauważyłyście, że wielu makijażystów profesjonalnych właśnie takiego pędzla używa do nakładania tuszu, szczególnie na modelkach. Nie wiem, czy nakładają go też tym sposobem właśnie na sobie, natomiast ja postanowiłam tę metodę właśnie wypróbować. Pędzel, który wam pokazuję, jest to pędzel z firmy Royal & Langnickel z serii Silk Pro o numerze BC525. Włosie jest dosyć sztywne, oczywiście jest tak ułożone w wachlarz. I tak jak powiedziałam, jest dość sztywny, więc no nie wiem, myślę, że może być to plusem, dlatego że nie będzie się jakoś tutaj bardzo wyginało przy aplikacji. I będę nakładała oczywiście mój ulubiony tusz CoverGirl Clump Crusher, więc życzcie mi powodzenia i mam nadzieję, że efekty będą w miarę przyzwoite. Zaczęłam od podkręcenia rzęs, używam zalotki z firmy Shiseido i próbujemy, zacznę od zgarnięcia jak największej ilości tuszu w miarę równo. Na razie wydaje się to dosyć proste, muszę powiedzieć. Ani razu nie włożyłam sobie tutaj pędzla do oka, ale efekt jest bardzo delikatny, przynajmniej na razie. Zobaczymy, co będzie po kolejnej warstwie. Ten tusz może nie jest najlepszy do takiego testu, ponieważ on bardzo dobrze ma dobry stoper i rzeczywiście jest dosyć czysta, ale zobaczymy, spróbujemy. Widzę, że mi się odbiło na górnej powiece. Może nie odbiło, sama sobie tam przyłożyłam pędzel, ale cóż, nie jest to najprostsza technika. Próbujemy teraz dolne rzęsy. Jeszcze, nie wiem, wydaje mi się, że na górnych rzęsach efekt jest słaby cały czas, więc spróbuję jeszcze raz więcej tam zaaplikować. To wygląda. Chyba nie najgorzej. Wydaje mi się, że zdecydowanie rzęsy są doskonale rozdzielone. Może nie pogrubione, ale no tutaj ciężko jest pogrubić, jeżeli nie mamy tutaj takiego tuszu, który na szczoteczce zostawia bardzo dużo produktu. Ale jestem na razie chyba zadowolona. Jeszcze porównam teraz nałożę na drugim oku tusz bezpośrednio po prostu z opakowania. Bezpośrednio ten tusz CoverGirl i porównamy efekt, jak to będzie wyglądało. Zdecydowanie efekt na prawym oku jest o wiele bardziej spektakularny, ale może to dlatego, że po prostu jeszcze nie mam wprawy w aplikacji tuszu pędzlem wachlarzowym, natomiast no jest, na pewno rozdzielenie jest rewelacyjne, ale wydaje mi się, że rzęsy nie są wydłużone, nie są pogrubione. Tutaj ten tusz CoverGirl daje jednak ten efekt wydłużenia i pokrywa rzęsy doskonale do samych końców. Jeszcze spróbuję raz, ponieważ no, jak widać tutaj raczej nie stworzymy sobie żadnych grudek przy aplikacji właśnie pędzlem, więc spróbuję nałożyć kolejną warstwę, zobaczymy co z tego wyniknie.
trochę lepiej, ale no właśnie, ile tutaj warstw musiałam nałożyć, żeby dojść do tego momentu, a tutaj na prawym oku to jest tylko jedna warstwa tuszu CoverGirl, więc wydaje mi się, że rzeczywiście na klientach, jeżeli chcemy na przykład mieć perfekcyjny makijaż do telewizji HD, to może być dobry sposób, bo rzeczywiście rzęsy są dobrze rozdzielone, ale jeżeli chodzi o jak ten efekt wygląda na żywo, jak szybko możemy ten proces aplikacji tuszu przejść, to jednak raczej dla mnie wygrywa jednak po prostu tradycyjny tusz. Po podkręceniu rzęs jeszcze raz, w momencie kiedy tusz był już suchy, wydaje mi się, że trochę ten efekt jest lepszy, natomiast nie wiem, jak długo się utrzyma. Na prawym oku, tutaj gdzie mam tusz CoverGirl, jedną warstwę po prostu, tutaj wiem, że efekt się utrzyma przez cały dzień, że tusz działa naprawdę rewelacyjnie w tej kwestii, więc podsumowując, jest to, myślę, że ciekawy gadżet. Myślę, że na pewno może być przydatny właśnie dla makijażystów, ponieważ zdecydowanie łatwiej będzie im, myślę, że operować robiąc makijaż na kimś. Wtedy jest mniejsze chyba ryzyko włożenia pędzla tutaj gdzieś tam w oko, czy nie wiem, może poniżej gdzieś i niewłaściwej aplikacji. I też myślę, że w takich przypadkach może dawać ładniejszy efekt, ale wymaga trochę więcej pracy, wymaga kilku warstw lub przynajmniej testów z różnymi tuszami, ponieważ te, które mają trochę bardziej słabe stopery, powiedziałabym, które nakładają więcej tuszu na szczoteczkę, myślę, że mogą wtedy też aplikować więcej tuszu na ten pędzel i dzięki temu może ten proces być szybszy. Natomiast ja chyba pozostanę przy tradycyjnych metodach na sobie, mimo że jest to ciekawy gadżet. Dajcie mi znać, co o tym filmiku sądzicie, a ja się już z Wami na dzisiaj żegnam i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia!